Witam Państwa. W Parlamencie Europejskim z wielkim entuzjazmem zostały przyjęte wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Polska wróciła do kręgu krajów, które budzą sympatię i którym się bardzo dobrze życzy. Już dawno nie słyszałem tyle życzliwych słów, tyle nadziei wyrażonych pod adresem naszego kraju. Bardzo się cieszymy, że wreszcie klimat wokół Polski się zmienia, że Polska budzi wiele nadziei, a nie tylko obawy. Oczywiście posłowie w Parlamencie Europejskim wiedzą, że nic się tu szybko w naszym kraju nie zmieni, że trzeba cierpliwie czekać, ale jedno jest pewne, że ta zasadnicza decyzja została podjęta przez nasze społeczeństwo, a ogromna frekwencja też jest dobrym potwierdzeniem demokratycznego charakteru naszego społeczeństwa. I niewątpliwie, jeśli policzymy głosy, które padły na partie tworzącej się koalicji, no to jest to 11,5 milionów i można powiedzieć, że koalicja, która szykuje się do rządzenia, będzie miała gigantyczny mandat. Ale też trzeba pamiętać, że pan Duda, pan prezydent Duda będzie robił wszystko, żeby zwlekać z powierzeniem tejże opozycji misji tworzenia rządu. Prawica nie zamierza się w ogóle spieszyć. Wprawdzie prezydent wezwał liderów partii, które weszły do Sejmu na konsultacje w przyszłym tygodniu, ale zwróćcie Państwo uwagę, że prezydent nie wezwał wszystkich razem liderów koalicji, tylko przywódców poszczególnych partii pojedynczo. I będzie miał, jak się domyślam, będzie miał kilka argumentów, które mają pokazać, że dalej zamiar powierzenia rządu przedstawicielowi PiS-u jest racjonalny i wynika z pewnej logiki. No bo po pierwsze, PiS wygrał wybory i ma prawo do uzyskania prerogatyw tworzenia rządu, a po drugie, to PiS właśnie ma największy klub sejmowy. I dla Dudy jest to wystarczający wskaźnik, żeby ociągając się wprawdzie i być może zwołując nowy Sejm w ostatnim konstytucyjnym terminie, czyli 13 lub 14 listopada, dalej flirtować z PiS-em, a nie pójść za głosem społeczeństwa i jak najszybciej sprzyjać tworzeniu rządu przez nową koalicję. No można się zapytać, a po co to wszystko Duda robi i dlaczego działa na rzecz opóźnienia pierwszego posiedzenia Sejmu i oddania władzy. No ja myślę, że jest kilka powodów. Po pierwsze taki, że pozostanie u władzy jak najdłużej daje PiS-owi możliwość szybkiego przegrupowania i przygotowania się do wyborów samorządowych. I także chwilę później wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe 6 czy nawet 8 tygodni, gdzie PiS będzie faktycznie dalej kontrolował rząd i inne państwowe instytucje, to jest przecież możliwość wzmocnienia PiS-u przed kolejnymi wyborami. Proszę też pamiętać, że PiS dalej będzie miał wpływ na tak zwane media publiczne i całą sieć życzliwych sobie mediów i będzie starał się hamować czy opóźniać impet Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy. Dzisiaj te ugrupowania świętują zwycięstwo, ale jeżeli przez kolejne tygodnie nie będą w stanie przejąć władzy, no to będzie narastać niecierpliwość społeczeństwa
i cały ten miesiąc miodowy, który właśnie powinniśmy świętować, będzie przedmiotem kradzieży, jeśli tak mogę powiedzieć. Już nie mówiąc o tym, że PiS będzie oczekiwał, że opozycja albo się pokłóci, albo wycofa z obietnic wyborczych. Dlatego te następne tygodnie, które są przed nami, będą bardzo trudne i trzeba będzie się uzbroić w maksymalną cierpliwość, żeby to jakoś wszystko znieść. Proszę Państwa, tradycyjnym zwyczajem wracamy teraz do pytań. I pierwsze pytanie, pani Ania, czy czeka nas armagedon cenowy? Podobno dług publiczny wynosi 2 miliony. Tego nie wiemy, bo dopóki nie zmieni się kierownictwo Ministerstwa Finansów i dopóki nie pojawią się fachowcy, którzy są w stanie to wszystko policzyć, porównać się z poprzednimi latami, no to będziemy tylko skazani na rozmaite przecieki i spekulacje, ale zapewne nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów odkryje bardzo wiele rozmaitych dziur i będzie podawało informacje, no, z których nie będziemy mogli jako społeczeństwo być zadowoleni. Ja mam nadzieję, że nowy minister finansów to będzie polityk, minister, który naprawdę będzie ministrem, to znaczy, że będzie nie jakimś tam popychadłem, godzącym się na to, jakie decyzje zapadają w kierownictwie politycznym koalicji, tylko będzie twardo stał na straży interesów Skarbu Państwa, interesów finansów publicznych i nie będzie się zgadzał na żadne poluzowania, które grożą potem kolejnymi perturbacjami odbijającymi się na inflacji i kieszeniach obywateli. Pan Kamil, kto zostanie premierem, jak pan sądzi? No, panie Kamilu, ja mogę powiedzieć, kto powinien zostać. Oczywiście szef tego ugrupowania, które no, w tym przypadku jest drugie w kolejności, no bo jednak PiS ma więcej procent i więcej mandatów, więc powinien zostać Tusk, ale czy tak będzie? Osobiście bardzo w to wątpię, żeby prezydent Duda powierzył Tuskowi misję tworzenia rządu. Zapewne powierzy obecnemu premierowi. A potem, kiedy nadejdzie ewentualnie tak zwany drugi ruch, czyli inicjatywa tworzenia rządu i powołania premiera przejdzie do Sejmu, no to zacznie się jakaś rywalizacja, no bo jak Państwo popatrzą na liderów dzisiejszej opozycji, a przyszłej koalicji rządzącej, to oprócz Tuska mamy przecież i pana Hołownię, i pana Kosiniaka-Kamysza, i pana Czarzastego. Więc oprócz nich są inni, którzy też trzymają buławy premierowskie w plecaku. Więc będzie pewnie bardzo trudny proces porozumiewania się, ale no nie może być dwóch premierów, może być tylko jeden i oby koalicji udało się bez kłopotów i bez przeszkód wytypować tego jednego. Być może to będzie Tusk, ale na pewno będą w tej sprawie ożywione dyskusje. Pani Asia, czy opozycja się dogada w sprawie podziału władzy? No właśnie przed chwilą o tym mówiłem. Powinna się dogadać, ale czy się dogada? Jak Państwo wiedzą, ja byłem zwolennikiem jednej listy i żałuję bardzo, że tej jednej listy nie udało się stworzyć, bo dzisiaj mielibyśmy mniej problemów. Dzisiaj głównym problemem już nie będzie odsunięcie PiS-u od władzy, bo to już zostało praktycznie przesądzone, tylko jakiś wspólny program rządzenia, to znaczy umowa koalicyjna, w której zmieszczą się najważniejsze postulaty wszystkich partii koalicyjnych. A to nie będzie łatwe, już słyszymy ostrą polemikę. Dla jednych ważna jest sprawa aborcji, ale dla innych jakiekolwiek luzowanie ustawy antyaborcyjnej nie jest możliwe. I tak będzie z wieloma sprawami, z wieloma kwestiami,
Także w tej chwili już po wyborach na plan pierwszy wysuwa się spójność programowa i jakieś minimum programowe, które powinno być ustalone. No tak się najczęściej dzieje, że jest program na wybory i program na rządzenie. Ten program na rządzenie to już nie jest programem jednej partii, chyba że jedna partia przejmuje całą władzę, ale tak nie jest. Tylko program na wybory to jest program kilku partii koalicyjnych, które muszą wypracować minimum programowe akceptowane przez wszystkich członków tej koalicji. Zobaczymy, ile to zajmie czasu i na ile to będzie możliwe. Pan Marcin, czy PiS pozyska koalicjantów w kuluarach? Mówi się o PSL-u i o Konfederacji. No, Konfederacja to raczej oczywiste, ale to w dalszym ciągu będzie za mało, więc wszyscy patrzą się w kierunku PSL-u. Czy PSL połakomi się na jakieś owoce, które są malowane przez Nowogrodzką? Mam nadzieję, że nie. Że jednak podziały czy wzajemna niechęć między PiS-em a PSL-em są takie głębokie i takie ostre, że tu się nic nie da skleić. Ale PSL będzie kuszony do ostatniej godziny i stawka będzie podwyższana. Słyszymy, że już PSL ma premiera, czy miałby mieć premiera, że połowa ministrów będzie z PSL-u, że spółki Skarbu Państwa i tak dalej. Jedno jest, proszę Państwa, pewne. Obóz rządzący ma czym dzielić i czym obdarowywać. Zatem miejmy tylko nadzieję, że żadna z tych partii koalicyjnych nie pęknie i nie połakomi się na te pachnące z daleka trofea, którymi PiS chciałby ich obdarzyć. Pani Maria, czy słyszał Pan o nożowników z Poznania? W takich sytuacjach jestem za karą śmierci. Tak, oczywiście słyszałem. To kolejny dramatyczny fakt, który miał miejsce. Jeżeli chodzi o karę śmierci, no, Pani Mario, to jest niemożliwe, dlatego, znaczy niemożliwe jest wprowadzenie w Polsce, dlatego że my jesteśmy członkiem Rady Europy, gdzie nie może być członkiem Rady Europy kraj, który w swoim ustawodawstwie ma karę śmierci i jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, gdzie też nie można być członkiem, mając w kodeksie karę śmierci. Więc niezależnie co o tym myślimy i na ile zgadzamy się z tym, że kara śmierci miałaby odpowiedni wydźwięk odstraszający, to z powodów formalno-prawnych i tak nie można tej kary wprowadzić w Polsce. Pani Dana, panie premierze, wyszła na jaw ogromna czarna dziura budżetowa, nikt nie chce być jej ojcem. Czy to możliwe, żeby komisja sejmowa do spraw finansów publicznych, gdzie członkiem był Trela, o czym sam mówi, nie wiedziała o niczym? Czy poseł nie powinien kontrolować rządu, tylko ufać ślepo zapewnieniom? No, drodzy Państwo, oczywiście, że Sejm powinien być organem kontrolującym rząd, no ale czy ta kontrola była możliwa? Widzieliście Państwo, jak to się odbywało. Ministrowie nie przychodzili na posiedzenia ważnych komisji. Jak przychodzili, to nie chcieli odpowiadać, nie przysyłali materiałów i tak dalej, i tak dalej. Także ta kontrola była fikcją. Zatem pan Trela też przecież nie mógł wykonać tu jakiejś pracy, do której nie było warunków ani środków. Dlatego jeszcze raz powtórzę, dopóki w resortach nie pojawią się przedstawiciele nowej władzy, to będziemy świadkami tylko niszczenia dokumentów, niszczenia twardych dysków i pozbywania się materiałów, które mogą być przedmiotem prokuratorskiej kontroli i tak dalej. No musimy po prostu poczekać, bo od tej obecnej władzy niczego dobrego się nie dowiemy. Pan Lucjan, panie premierze, czy jest możliwa naprawa systemu resocjalizacji w Polsce po dewastacji prawa karnego przez Ziobrę? Pewnie tak, panie Lucjanie, ale to jest pytanie do
nowych posłów i nowego rządu, czy będzie się chciało tym zająć. Więc ja myślę, że będzie się chciał zająć, dlatego że informacje z tego segmentu naszego życia są bardzo alarmujące i na pewno ta kwestia nie ucieknie uwadze nowych władz. Pan Sebastian, dzień dobry panie premierze. Czy jest pan zadowolony z wyników wyborów i czy mógł być lepszy? No, oczywiście, że mógł być lepszy. Jak państwo wiedzą, ja byłem zwolennikiem jednej listy, a potem jednej listy wyborców. I gdyby zwyciężyła koncepcja jednej listy, to dzisiaj bylibyśmy w innej sytuacji. Mielibyśmy pewne rzeczy już uporządkowane i Kaczyński, przepraszam, Duda nie mógłby mówić, że on powierza, czy powierzy misję tworzenia rządu przedstawicielowi ugrupowania, które wygrało wybory, bo tym przedstawicielem byłby Donald Tusk, a nie Morawiecki, więc niestety stało się inaczej. Pewnie kiedyś do tego wrócą publicyści. No ale skoro tak, to trzeba zaakceptować tą sytuację, która jest w tej chwili i życzyć koalicji, aby się nie poróżniła i żeby skutecznie przeprowadziła te zmiany. Więc ja byłem trochę rozczarowany, bo sądziłem, iż Koalicja Obywatelska uzyska lepszy wynik. Stało się, jak się stało, trudno. Przyjmujemy to do wiadomości i czekamy na następne wybory. Pan Mirosław, panie premierze, co pan myśli o współpracy opozycji z prezydentem po utworzeniu rządu? Czy w ogóle ta współpraca jest możliwa? Ja uważam, że nie jest, proszę państwa, że ponieważ rząd dzisiejszej opozycji będzie powstawał bardzo długo i prezydent nie tylko nie będzie sprzyjał, żeby rząd powstał szybciej, ale przeciwnie, będzie to spowalniał, to na pytanie, jak będzie wyglądała koabitacja rządu z prezydentem, nie mogę wyobrazić sobie pozytywnej opozycji. Bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz, w którym Duda nie wychodzi z roli długopisu Kaczyńskiego i zamiast podpisywać ustaw, będzie je seryjnie wetował albo przesyłał do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zmiany personalne też będą bardzo trudne do przeprowadzenia. Wygląda na to, proszę państwa, że dowiemy się już niedługo, co PiS miało naprawdę na myśli, wykuwając zwrot totalna opozycja. PiS nam może pokazać, co to znaczy prawdziwa totalna opozycja. Panie premierze, jakie są szanse na rząd bez lewicy? No, słyszę oczywiście, że jest jakiś omawiany scenariusz rządu z udziałem Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi bez lewicy, ale wydaje mi się, że to jest taki typowy political fiction, że wprawdzie lewica nie ma dużo mandatów, ma niestety połowę mniej w stosunku do 2019 roku i połowę mniej głosów procentowo, więc to jest ogromna porażka i liderzy lewicy powinni się spotkać i przemyśleć, dlaczego jest tak, jak jest, mimo bardzo optymistycznych zamiarów, opowiadań i tak dalej, i tak dalej. Niech sobie pan Czarzasty z tym radzi. Ale nie sądzę, żeby sprawy z wewnętrznych napięć zaszły tak daleko, żeby lewica została z kręgu partii tworzących koalicję rządzącą wykluczona.
Pani Katarzyna, czy jest możliwość rozwiązania Trybunału Konstytucyjnego? Jak wiecie Państwo, Trybunał Konstytucyjny jest usankcjonowany w Konstytucji. Możliwa byłaby zmiana sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że w tej sprawie wypowiadał się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Najprościej byłoby, gdyby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli dymisję i żeby opróżnili swoje stanowiska dla nowego składu Trybunału Konstytucyjnego. Być może pani Przyłębska i inni dojdą do takiego wniosku, że nie mogą pełnić swoich funkcji w sytuacji nowego rozdania. Tak by było najszybciej i najlepiej. Pan Michał, dzień dobry panie premierze. Dla wielu wyborców kluczową kwestią jest temat rozliczeń władzy. Zawiedzenie tych oczekiwań może spowodować spadek zaufania do całej klasy politycznej. To zazwyczaj otwiera szanse dla nowych partii, które najczęściej są populistyczne, na przykład Konfederacja. Jaka jest rada w tym obszarze? Proszę państwa, gdyby zwycięzcy poszli drogą bardzo starannego przestrzegania prawa przy obecnym stanie prawnym, to ta zmiana, o której pan pyta, będzie bardzo długa. No proszę pamiętać, że następne wybory na urząd prezydenta odbędą się dopiero za półtora roku. To samo dotyczy innych kadencyjnych instytucji, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale przede wszystkim z telewizją publiczną, gdzie przecież trzeba przyznać, że ten wynik, który PiS otrzymał, to jest w dużej części wynik bezczelnej, kłamliwej propagandy uprawianej przez media publiczne. I myślę, że kiedy myślimy o jakichś głębokich zmianach, to przede wszystkim o tym, żeby znane dzisiaj twarze głównych komentatorów telewizji publicznej przestały się nam pokazywać. Więc z tego co wiem, pracuje się w tej chwili nad rozmaitymi wariantami, aby sytuację szybko zmienić. Oczywiście po zmianie władzy, bo proszę pamiętać, że do pierwszego posiedzenia Sejmu, a ono się odbędzie zapewne 13 albo 14 listopada, to żadne zmiany są niemożliwe, w tym również niemożliwe zmiany w Sejmie. Dopiero pierwsze posiedzenie Sejmu daje możliwość zmiany marszałka, wicemarszałków, rząd wtedy składa dymisję i tak dalej, i tak dalej. Więc przez najbliższych kilka tygodni nic się nie zdarzy, niestety. Dopiero potem pierwsze decyzje powinny właśnie odnosić się do telewizji publicznej. I z tego co wiem, są rozmaite już pomysły, łącznie z pomysłem likwidacji, czy postawienia w stan likwidacji telewizji publicznej, radia publicznego i natychmiastowego rozpoczęcia naboru nowych pracowników. Więc może ten wariant zostanie zastosowany. Zobaczymy, ale zgadzam się tutaj z twórcą tego pytania, że jeżeli cały ten proces zmiany władzy miałby się przeciągać, to koalicja tylko i wyłącznie straci. Ja zaproponowałem takie rozwiązanie, żeby powołać rząd in spe. To znaczy, żeby koalicja jak najszybciej doszła do porozumienia co do osoby premiera i żeby ten premier wyznaczył nowych ministrów in spe, którzy będą pełnić swoje urzędy wtedy, kiedy oficjalnie zostaną zaprzysiężeni i żeby do czasu zaprzysiężenia tego nowego rządu, żeby ci ministrowie z premierem spotykali się i na przykład pracowali nad programem przejęcia władzy, nad pierwszymi aktami legislacyjnymi. Ja to zrobiłem w 2001 roku i to zdało egzamin
więc może teraz też warto by to powtórzyć. Jaki to daje efekt? To daje efekt taki, że opinia publiczna widzi, że powstaje rząd, że ten rząd niedługo zostanie zaprzysiężony, a do tego czasu ci kandydaci na ministrów już pracują. Już pracują nad pierwszymi ustawami, nad pierwszymi decyzjami i tak dalej. W momencie, kiedy tylko rząd Morawieckiego zgłosi demisję, no to gabinet jest gotowy, więc to mogłoby trochę poprawić nastroje wśród ludzi, którzy niecierpliwie czekają na zmianę władzy. Pani Ilona, jak pan myśli, czy dadzą radę rozliczyć wszystkich złodziei z rządu i co pana zdaniem z TVP? To przed chwilą na ten temat się wypowiadałem. Pani Aleksandra Izabela Leszczyna powiedziała, że Daniel Obajtek szuka dojścia do polityków opozycji, przekonując, że jest dobrym menedżerem. Czy sądzi pan, że będzie więcej takich przypadków i czy opozycja da się przekonać? Oczywiście, że będzie. Teraz się nagle pojawią znani nam działacze, którzy będą twierdzić, że są gotowi służyć dalej państwu, także pod nową władzą, że przecież oni nic złego nie robili i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że nowa władza się na to nie da nabrać. Pani Justyna, panie premierze, czy napływ imigrantów do Europy i Polski zakłóca dotychczasowe więzi społeczności lokalnych? No, w Polsce to zjawisko nie występuje. Proszę pamiętać, że Polska nie jest przedmiotem jakiegoś szczególnego zainteresowania emigrantów, z uwagi na to, że nasze środki przeznaczone na pomoc społeczną nie są tak znaczne jak w państwach rozwiniętego Zachodu. Natomiast we Francji czy w Niemczech ten problem rzeczywiście istnieje i zwłaszcza Francja ma coraz większe problemy i kłopoty, świadczące o tym, że asymilacji nie ma i że przybysze z Afryki czy z Azji nie chcą się asymilować. To samo w Szwecji. No, ale to jest kłopot tych państw. Niech sobie dają radę, skoro w sposób bezmyślny nie reagowali na czas i nie eliminowali zagrożeń stąd płynących. Pani Aleksandra, chodzą słuchy, że powstaje Komisja Prawdy i Pojednania na czele z posłem Gawkowskim, która ma zbadać nadużycia. Jak pan myśli? Jak będą przebiegały prace tej komisji, przede wszystkim jakie będą wyniki jej działania. Nie wiem, proszę pani, nie słyszałem o takiej komisji. Sam Krzysztof Gawkowski na pewno byłby dobrym kandydatem. Znam go dobrze, po 4 lata pracowaliśmy i ta współpraca była bardzo ścisła. Chociaż też słyszałem, że Gawkowski jest przymierzany na ministra cyfryzacji, to też byłoby dobre rozwiązanie, bo on jest specjalistą w tej dziedzinie. Ale czy taka komisja powstanie? Rozumiem, że ta komisja, nazwa tej komisji jest chyba ściągnięta z RPA. Tam taka komisja działała z pozytywnym skutkiem. Jak będzie u nas, nie wiem, za wcześnie o tym mówić, bo nie wiemy, czy taka komisja powstanie. Jola, ależ tych miliarderów z zapisu też nie było. To były kredyty, sprzedaż majątku, jak lasy, gdzie złoto z Londynu. Proszę, pani Jolu, to jest dość chaotyczne pytanie, więc gdzie złoto z Londynu, sprzedaż majątku, jak lasy? No, to jest wszystko dla tych nowych władz Sejmu, ewentualnie komisji śledczych, które się będą tym zajmować. Proszę Państwa, uwierzmy, że proces rozliczeń się zacznie z całą konsekwencją, a jeżeli się nie zacznie, to my, opinia publiczna, jesteśmy od tego, żeby wywierać presję na nową władzę. I ostatnie pytanie, pan Marek. Panie premierze, czy zdaniem pana premiera nowy Sejm może nowelizacją budżetu zakręcić górek z pieniędzy na kancelarię prezydenta i tym samym w ten sposób nakłonić prezydenta do współpracy z rządem, gdyby okazało się, że pan prezydent chce wyłącznie przeszkadzać?
No, całkowicie to chyba nie, ale niewątpliwie, proszę Państwa, pamiętam ze swojej praktyki i także z obserwacji późniejszych rządów, że nowelizacje budżetu, które zdarzały się też i w roku budżetowym, i to w środku tego roku, albo właśnie otwierały kurek, albo zamykały kurek. Więc tutaj trzeba myśleć głównie o zamykaniu kurków. Bo na przykład podam Państwu taki przykład. Otóż w konkordacie jest artykuł, który mówi, jakie instytucje kościelne, jakie uczelnie głównie kościelne mają być współfinansowane ze strony Skarbu Państwa. Ich jest bardzo niewiele, ale tam nie ma wymienionego imperium pana dyrektora Rydzyka. Więc na przykład zamknięcie całkowicie tego kurka byłoby zgodne z postanowieniami konkordatu. I gdyby Kościół się awanturował, to można po prostu wskazać odpowiedni artykuł i zamknąć dyskusję na ten temat. Więc zapewne takich przykładów jest więcej i niech się teraz nowa władza zapoznaje z tymi wszystkimi problemami i niech będzie gotowa do działań natychmiast, kiedy będzie to możliwe. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, nowy Sejm ruszy wcześniej niż nowy rząd. Więc nie czekając na nowy rząd, Sejm zaraz po zaprzysiężeniu może rozpocząć szybką działalność, żeby przynajmniej zablokować niektóre decyzje starego rządu. Dziękuję Państwu i do zobaczenia za tydzień.